Witam Państwa w dzisiejszej historii zza kulis, w dzisiejszej debacie. Są ze mną bardzo ciekawi badacze. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego bardzo ciekawi. Najpierw przedstawię pracę i osobę pani dr Katarzyny Rembackiej z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i jej bardzo ciekawą książkę Komunista na peryferiach, historia Leonarda Borkowicza. Bardzo Państwu tę pracę polecam. Oraz jest z nami dr Robert Spałek, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, tak zwana centrala, autor książki... Nie, właśnie nie centrala, oddział. Na licencji Moskwy. Również bardzo interesująca książka. Dlaczego jest mi miło, że mogę z Państwem tutaj być, z Państwem rozmawiać? Ponieważ obie książki dotyczą tego, co wydaje się nam w sensie takiej, bym powiedział, szerszej wspólnoty, także wspólnoty badaczy, publicystów, oczywiste, czyli sprawa komunizmu w Polsce, który miał swoje różne okresy, różne cezury przyjmujemy czasowe, kiedy się tam zaostrzało, kiedy się sytuacja łagodziła, kiedy system ulegał już rozpadowi, a tak mało tak naprawdę wiemy o tym systemie jako takim, szczególnie jego okresie początkowym. Mam tutaj na myśli i okres KPP, i okres tak naprawdę kształtowania się tej władzy ludowej w Polsce, która potem zyskała nazwę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pani Katarzyna Rembacka poświęciła swoją książkę no takiemu klasycznemu, można powiedzieć, komuniście. Ja nie wiem, czy on był klasyczny, czy nieklasyczny, zaraz pani doktor się z tego będzie tłumaczyła, ale człowieka, który no, odegrał swoją rolę chociażby jako wojewoda szczeciński. Jako człowiek, który ugruntowywał tam i władzę ludową, i polskość na tak zwanych ziemiach odzyskanych po 1945 roku i który przed całą drogę, można powiedzieć, komunisty ideowego, romantycznego, a potem tego komunisty rozczarowanego. Wraz z taką no, dosyć tragiczną jego śmiercią, ale to już pani doktor będzie o tym mówiła. I pan doktor Spałek, który pokazuje zręby tej władzy. W swojej drugiej książce, bo poprzednią też warto tutaj wymienić, Komuniści przeciwko komunistom, sprawa dotycząca głównie sprawa Lechowicza i pewnych rozgrywek wewnątrzpartyjnych po 1945 roku. Pani doktor, dlaczego tak słabo ten okres tworzenia się komunizmu w tej wersji polskiej jest w polskiej historiografii opisany? Pani, z tego co wiem, poświęciła na tą swoją pracę, na swojego bohatera czy postać, bo niektórzy się oburzą, jak użyję słowa bohater, bo jak można mówić o komuniście bohater, ale tej swojej postaci poświęciła pani no, dekadę. Jak pani w ogóle wpadła na trop, na osobę Borkowicza i dlaczego tak ta historia panią wciągnęła? Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość rozmawiania z Robertem, bo to jest niewątpliwie ogromna przyjemność i uczta intelektualna. Jeżeli chodzi o mojego bohatera, ja pozwolę sobie jednak używać tego określenia, ale w rozumieniu takiego podmiotu badawczego, a nie jakiejś postawy tak afirmacyjnej w jego stronę, no on przede wszystkim jest bardzo ciekawy. On jest ciekawy dlatego, że wbrew temu, co Pan powiedział na początku, nie jest do końca takim klasycznym, typowym przedstawicielem generacji KP-owskiej, tej generacji, która wkracza na taką niwę działalności politycznej w trzeciej dekadzie XX wieku, która przynależy również do społeczności żydowskiej, bo on ma takie korzenie, aczkolwiek chyba bym nie pozwoliła sobie powiedzieć o nim, że był żydowskim komunistą, raczej definiował się jako polski komunista już w momencie, kiedy ta narodowość w ogóle mogła być jakoś tam umieszczana. I ta jego droga przede wszystkim mnie zainteresowała ze względu na trop regionalny, lokalny, ponieważ ja jestem związana zawodowo i rodzinnie ze Szczecinem od wielu lat, a Borkowicz pojawia się tu właściwie nieodmiennie na wszystkich kartach historycznych książek traktujących o początkach państwa polskiego na rubieżach zachodnich i północnych, tak zwanych ziemiach odzyskanych w 1945 roku. No i bardzo mnie zainteresowała historia człowieka, który jest młody, który jest właściwie nierozpoznany środowiskowo i który ma na początku bardzo biały opis, taką białą legendę ponadstanowego, ponadpolitycznego działacza, który wiele zrobił na rzecz właściwie nie ugruntowania, tylko tworzenia tam czegoś nowego po 1945 roku, no ale z czasem zaczęła się pojawiać też narracja przeciwstawna, czyli pojawiały się określenia typu sowiecki pachołek, czerwony bandyta, zdrajca i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam skonfrontować to z bazą źródłową, z jakimiś wyobrażeniami na temat losu właśnie takiego KP-owskiego działacza. Stąd moje zainteresowanie. No i okazało się ono na tyle żmudne, że zajęło mi 10 lat. I to się łączy z pytaniem pana redaktora dotyczącym tego, dlaczego czy z jakiego powodu mamy stosunkowo niewiele prac dotyczących biografii komunistycznych, czy w ogóle prac odnoszących się do tego rozpoznania tego okresu, szczególnie międzywojennego. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej perspektywy. To jest bardzo żmudna, trudna praca, niekoniecznie satysfakcjonująca. Działamy w kilku epokach historycznych, działamy w różnych rozproszonych archiwach, żeby to wszystko skompletować, żeby temu wszystkiemu się przyjrzeć, żeby nabrać odpowiedniego dystansu badawczego, bo to jest szalenie ważne przy biografistyce, no to potrzebujemy na to czasu. Musimy sobie pewne rzeczy też umieć wybaczyć, musimy umieć sobie z pewnych rzeczy po prostu powiedzieć, że no po prostu z nich rezygnujemy. Ale ja chciałam też zauważyć, że trochę tych prac się już pojawia, jest ich coraz więcej, więc to nie jest tak, że mamy pustkę. Pozwolę sobie też, myślę, że już nasi widzowie znają pracę profesora Andrzeja Friszke, Państwo czy rewolucja. To jest ten pierwszy okres do 1920 roku, praca właściwie świeża. Kolejną taką ważną pracę opublikował Żydowski Instytut Historyczny, to jest praca Jaffa Schatza, socjologa w tej chwili pracującego w Szwecji, pokolenie, odnosząca się właśnie do wzlotu i upadku żydowskich komunistów. Na tą pracę, właściwie na jej tłumaczenie czekaliśmy bardzo długo, ale jest, więc pewne rzeczy się pojawiają. Panie doktorze, kieruję moje pytanie do doktora Spałka. Dzień dobry Państwu. Tak zupełnie na gorąco odpowiadając na Pana pytanie, jeżeli by przyjąć, że rzeczywiście te badania nad komunizmem, nad komunistami, nad PRL-em w stosunku do innych badań najnowszej historii Polski są zapóźnione, powtarzam, jeżeli tak jest, zaraz jeszcze do tego przejdę, to ja bym początków takiego trendu szukał jeszcze rzeczywiście w okresie PRL-u. Bo już wtedy przecież zaczęła powstawać pierwsza literatura taka paranaukowa, pisana przez historyków, którzy przez ówczesną władzę PZPR-owską mieli swego rodzaju licencje. Przed nimi otwierano archiwa. Poza tym oni w dużym stopniu byli posiadaczami wiedzy pozaźródłowej, to znaczy często byli jeszcze z tego pokolenia ludzi, o których pisali, sami niektóre z tych wydarzeń przeżywali. Ale teraz na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że oni pisali w sposób ogromnie nudny, w większości, bo ja oczywiście generalizuję, uproszczony i zakłamany. I myślę, że coś, na przykład mogę mówić o swoim doświadczeniu, no ja jestem z pokolenia lat 70., z początku lat 70. i pamiętam, że to było coś, co mnie odstręczało od poznawania, dawno, dawno temu, poznawania historii PRL, do której zarazem z drugiej strony miałem jakiś taki naturalny pociąg, tak? Więc myślę, że może to był... I to była jedna z przyczyn. Drugiej z przyczyn bym szukał po prostu w tym, że po 1989 roku były zupełnie inne potrzeby społeczne, naukowe, jakieś powiedziałbym, nie wiem, moralne. No mieliśmy jednak potrzebę przede wszystkim, żeby najpierw, historycy mieli taką potrzebę, myślę, że czytelnicy, żeby najpierw opracować te tematy, które były maksymalnie zakłamane czy pomijane przez 45 lat istnienia PRL-u. Taka była potrzeba społeczna, wręcz nakaz moralny. Poza tym otworzyła się zupełnie nowa przestrzeń badawcza. Dzisiaj już tego może tak nie czujemy, młodsze pokolenie już nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że jeszcze 20 lat temu, jak powstawał Instytut Pamięci Narodowej, nasza wiedza o podziemiu niepodległościowym, o podziemiu zbrojnym była naprawdę coś pomiędzy mitem, bajką, a jakąś masą błędów, legend. Oczywiście byli już wtedy naukowcy, historycy zawodowi, półzawodowi, którzy się tym zajmowali, ale no kiedy ta tama po 1989 roku, ona oczywiście nie od razu puściła, ale kiedy puściła, no to wiadomo, że wielu historyków po prostu zajęło się tymi tematami, które wcześniej były taką ziemią niczyją. I jeszcze sobie tutaj wpisałem jedną, przed chwilką na gorąco jedną rzecz, mianowicie ja tak czuję, bo zajmuję się tym tematem, no już badam historię komunistów w Polsce, ani się nie obejrzałem, a to już druga dekada się kończy. I myślę, że po prostu ten temat trochę niewygodnie wpisuje się w wojnę ideologiczną, która się ideologiczną, światopoglądową, polityczną, no nie będziemy udawali, że czegoś takiego nie ma, jest. I książki, jest trochę, ja znowuż mówię, to są bardzo grube uproszczenia, ale znowuż jest trochę tak, że wielu ludzi, którzy czuje się jakoś w opozycji, cały czas w opozycji do PRL-u, którzy bardzo głęboko cenią sobie klasyczny patriotyzm. Ja się sam z tym spotykałem, że czasami nawet potrafili mi mówić: a po co pan się tym zajmuje? Takimi rzeczami w ogóle nie powinno się zajmować. Myślę, że więc jakby automatycznie odpada część grono zainteresowanych czytelników. Z drugiej strony teraz to wszystko się troszeczkę zmienia. Pojawia się, nie chcę tak mędrkować, nie chcę, ale muszę trochę, pojawia się już zupełnie nowe pokolenie, nowy czytelnik. I ten nowy czytelnik lewicowy, nawet tak bym go nazwał, to dla niego te opowieści o tych komunistach to jest jakaś zupełna prehistoria i znowuż wracamy do tego, że to nie porusza tych pokoleń, tak? Bo tu bardzo często te książki o komunizmie, które wychodzą w Polsce, akurat tu innym przypadkiem jest książka, na którą powołała się Katarzyna, profesora Friszke ostatnio, ale te książki najczęściej nie dotyczą jakichś tematów rewolucyjnych. To są często książki o jakimś takim znoju, oparte na dokumentach kancelaryjnych, biurokracji. Oczywiście my jako autorzy często staramy się nadawać temu taki rys, powiedziałbym, przygodowy, literacki, bo też ten materiał tam jest, ale wyobrażam sobie, że temat komunizmu takiego partyjnego dla dzisiejszych 20 czy nawet 30-latków poszukujących czegoś ciekawego na pozór nie musi być jakoś specjalnie zajmujący. Ale i teraz, kończąc już, bo wydaje mi się, że Katarzyna też zaczęła o tym mówić. Otóż, panie redaktorze, rzeczywistość wygląda jednak troszeczkę inaczej. To znaczy tych książek, pan to wie, tych książek na przestrzeni ostatnich 10-15 lat i to takich poważnych książek naukowych, a zarazem do czytania, które bardzo szeroko opracowują zarówno pojedyncze życiorysy ważnych postaci PRL-u, jak i jednocześnie nakreślają tło tamtego państwa, zachowań społecznych i tak dalej, no tego jest sporo. Ja tak na gorąco, tylko oczywiście wszyscy pamiętamy, jak Piotr Gontarczyk wydał tę niespełna, Droga do władzy, prawda? Tak, Droga do władzy PPR. To był taki początek. No ale potem, nie będę wymieniał może już nazwisk historyków, bo mogę kogoś pominąć, ale wymienię postaci, które zostały opisane. No, mamy przecież całkiem pokaźną biografię naukową Jakuba Bermana, całkiem pokaźną biografię Romana Zambrowskiego. Nie tak dawno wyszła częściowa, szczegółowa biografia Aleksandra Zawadzkiego. Mamy kilka książek jeszcze nawet z przełomu PRL-u, one już mają swoją wartość, dotyczących Bolesława Bieruta. Mamy książkę zbiorczą dotyczącą pierwszych sekretarzy, a już kończąc z mojego podwórka, na przykład jeśli chodzi o Władysława Gomułkę, to przecież w ostatnim czasie wyszło na jego temat kilka całkiem porządnych książek. To znaczy, oczywiście to są książki przede wszystkim... Co do jednej bym miał uwagi. Tak, tak, ale myślimy o tym samym autorze. Ja jeszcze powiem, to są książki w większości, nie wiem jak je nazwać, reportażowo-dziennikarskie. Ja też jedne cenię sobie bardziej, drugie mniej. Wyszła też jedna książka pani Prażmowskiej, tu użyję nazwiska, bo to jest książka naukowa, czy o ambicjach naukowych, ale ona została bardzo krytycznie przyjęta przez chyba większość środowiska historycznego, które zajmuje się tym tematem. Tak więc do konkluzji. Tych książek jest sporo, natomiast one chyba nie znajdują takiego oddźwięku, mimo że ta tematyka czasami jest pasjonująca, ale nie odnajdują takiego oddźwięku medialnego, bo też i trochę nie ma takiej potrzeby. W zasadzie ja często widzę, że najchętniej byłbym słuchany, gdybym wyszedł i, wie pan, odnosił się do takich haseł zbrodnia, zaprzaństwo, że wszyscy byli zdrajcami. Że do komuna. Tak, tak. I przecież to jest prawda. Teraz jest najciekawsze, że te epitety, które ja wymieniłem, są prawdą. Tylko że za tym kryją się dopiero ciekawe historie, za tym kryją się prawdziwe życiorysy ludzi, ich niejednokrotnie wybory, wcale nie zawsze na początku takie amoralne i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam oczywiście czytelników do czytania, znaczy potencjalnych czytelników. Bardzo się cieszę, bo teraz mogę nawiązać, dlaczego ja osobiście uważam, że Państwa książki są ważne. Cieszę się, oczywiście ten walor nowości tutaj przeważył, że jesteśmy, ale nie tylko. To proszę tego tak nie potraktować. Nie dlatego, że one się dopiero niedawno znalazły na półkach, to ja dzisiaj z Państwem rozmawiam, bo mogłyby się ukazać na półkach, ale byłyby nudne albo nieinteresujące i ciężko by mi było to uzasadnić. Oczywiście zgadzam się, że kilka już poważnych, takich zniuansowanych, zbalansowanych prac powstało. Ale to, co mnie w Państwa książkach uderzy, i pani doktor, i pana doktora, to jest to, że Państwo próbujecie zrozumieć swojego bohatera. Nie chodzi o psychologizację, czy usprawiedliwiania, czy racjonalizację ich wyborów, działań, ale przynajmniej próbujecie zrozumieć intencje i motywy postępowania osób, o których piszecie. I to jest dla mnie najciekawsze, że właśnie te książki są wolne od epitetów, które w końcówce swojej wypowiedzi pan doktor wymienił, że Państwo nie wartościujecie, tylko próbujecie opisać świat również, w którym owi bohaterowie żyli i czym się kierowali. Na tyle, na ile możliwe, uciekając od tego, co ex post wiemy o tych czasach i o tych ludziach. I to jest największa dla mnie wartość Państwa książek. Przechodząc dalej do rzeczy i posuwając dyskusję do przodu, pani doktor, na przykładzie chociażby pani bohatera, co stawało, co wpływało na człowieka, że ideowo, bo pani bohater niewątpliwie ideowo stał się komunistą? No tutaj tych czynników na pewno znaleźlibyśmy całkiem sporo i ten katalog już przez nie tylko historyków, ale socjologów czy nawet psychologów został opisany. Wydaje mi się, że na pierwszym miejscu, jeśli tutaj pozwolę powołać na pracę Kamila Kika, który analizował prace takie autobiograficzne młodzieży żydowskiej, która tą młodzież tworzyła te swoje prace właśnie w latach 30. I on stwierdził, że takim podglebiem to był właściwie taki radykalny modernizm, czyli splot wielu okoliczności, ale generalnie ten kontekst epokowy, o którym pan redaktor powiedział. Innymi słowy, taka możliwość, czy właściwie taka fala, która poruszyła te umysły na tyle, że te umysły chciały po pierwsze zmieniać świat, po drugie zmieniać go w sposób bardzo radykalny, natychmiastowy. Te programy miały charakter taki totalistyczny i taki wywrotowy wręcz. I ja nie mówię tutaj tylko, żeby była jasność, o radykałach komunistycznych. To są również buntowcy, to są również syjoniści, bo te idee, które na ulicy Żydowskiej były obecne, no one były najbardziej radykalne, czyli takie, które wymagały postaw nonkonformistycznych, postaw otwartych i postaw takich buntowniczych. I u tego mojego młodego Leonarda Borkowicza, bo takie nazwisko nosił do roku 1944, te rzeczy na pewno zagrały bardzo mocno. Pochodził z rodziny o takich inteligenckich aspiracjach, była to rodzina zasymilowana, w związku z czym w przeciwieństwie do większości jego współtowarzyszy z Komunistycznej Partii Polskiej o pochodzeniu żydowskim, on nie miał za sobą takiego elementu, na który zwrócił uwagę Jaffa Schatz, czyli nie miał za sobą uczestnictwa w organizacjach o charakterze żydowskim, nie miał tej żydowskości. Ta rodzina była na tyle zasymilowana, niektórzy powiedzieliby wykorzeniona z tej żydowskości, że on biegle posługiwał się językiem polskim, to był dla niego język domu rodzinnego, nie tylko język szkoły czy otoczenia. Także na pewno to, na pewno nierówności, na pewno wrażliwość społeczna, bo to tutaj mocno grało. Lwów, konflikty etniczne, nierówności też związane z kwestią finansową. On pochodził z domu teoretycznie zamożnego, teoretycznie dlatego, że tam wiecznie tych pieniędzy brakowało, ale żyło się ponad stan. Przy równoczesnym jakby udziale w tej rodzinie człowieka bardzo zamożnego, krakowskiego adwokata, współwłaściciela huty w Krośnie, huty Szkła czy Zagłębia Nafciarskiego. Także to też. No i ta radykalna komunistyczna literatura. To pójście za jakimś starszym kolegą, bo najczęściej do ruchu, do organizacji wchodziło się za kimś. Tutaj fajnie Aleksander Wat swego czasu powiedział, że do ruchu komunistycznego nie można było po prostu sobie przyjść. Ten ruch się musiał otworzyć, on musiał w pewnym sensie zaprosić albo wpuścić do siebie. Także ja bym widziała tutaj przede wszystkim właśnie pewną taką rewolucyjność, pewną taką bezprizorność, pewne takie dążenie do zmian w sposób bardzo radykalny, do tego stopnia, że dzieje się to kosztem poukładanej rodziny, dzieje się to kosztem zdobytego wykształcenia, właściwie jego braku takiego formalnego, no i 5-letniego więzienia i 13 miesięcy w Berezie Kartuskiej. To jest długi wyrok, to jest rzeczywiście dotkliwa sprawa. I mimo to, mimo tych wszystkich kar, mimo tych wszystkich represji, on dalej w tym ruchu tkwi. Więc powiedziałabym, że jest zaczadzony, powiedziałabym, że jest w pewnym sensie ubezwłasnowolniony od idei, którą, jak sam później stwierdził autokrytycznie, nie rozumiał. Nie rozumiał, z czym wiąże się moskiewskie imperium, o to już mówimy tutaj w latach 30., o tym Kominternie, nie w rozumieniu takim bolszewickim, tylko właśnie tworzenia zaplecza dla Stalina i tą ojczyzną proletariatu miała być tylko i wyłącznie właśnie Moskwa. Także on jest też człowiekiem pogubionym, on jest człowiekiem, który szuka autorytetów i stąd taka ścieżka radykalna. Panie doktorze, a jakby pan scharakteryzował, to jest taka jedna moja uwaga, nie wiem, czy pan się zgodzi, czy pan się też nie zdenerwuje. O ile pani doktor napisała książkę o Leonardzie Borkowiczu, działaczu komunistycznym, który no, te swoje korzenie miał właśnie we Lwowie i nie był pierwszoplanową postacią w ruchu komunistycznym, to pan napisał tak naprawdę książkę o Gomułce. To jest książka o Gomułce, tak naprawdę. Mimo, że tutaj w tytule pojawia się również Berman i inni. Zgadzam się, nawet jestem zadowolony, jeżeli tak jest. No, jak się czyta, to się to w pewnym momencie wyczuwa, że to jest pana główny bohater tej książki, że pan głównie jemu się poświęca, jemu oddaje i jego próbuje zrozumieć. Ja pamiętam, w latach 90. ukazał się historia KPP, Michenmachera, Welle Reguły. Ja podczas czytania tej książki miałem takie poczucie, już pomijając wstęp, który jeszcze bardziej mi zagmatwał w głowie, ja szukałem pewnego dokumentu, można powiedzieć, natury sensacyjnej, bo byłem już jak gdyby nacechowany właśnie myśleniem o komunistach w tych kategoriach agenturalnych, związków z Sowietami, z bolszewikami i nagle pojawił się przed mną jakiś gąszcz nazwisk, gąszcz jakichś frakcyjnych walk, jakichś niedopowiedzeń, jakiś uraz wzajemnych i tak dalej. Jak ten pański bohater i nie tylko on właśnie odnajdywał się na początku w tym ruchu komunistycznym? Jak się tam znalazł? Co tam robił? Co miał zrobić? I czy to zrobił? Ale mógłbym słowo też powiedzieć nie o Gomułce, dobrze? Oczywiście, tak? Oczywiście. Natomiast o Gomułce owszem, ale zacznę znowuż od tego, że będę trochę w kontrze. Nie wiem, taki mam charakter, czy tak lubię, bo to jest tak. Z jednej strony ja się naprawdę zgadzam w 100% z tym, co powiedziała pani doktor. Ale z drugiej moje obserwacje są takie, że, i to zabrzmi banalnie, ale jestem przekonany, że dla mnie to jest nawet ważniejszy rys niż to, że do komunizmu pchała ludzi bieda, pchały nierówności, czy też w przypadku wielu Polaków pochodzenia żydowskiego, czy po prostu Żydów mieszkających w Polsce, ta inność, ta odmienność, osobność. To jest wszystko prawda, ale zauważyłem, że są przecież też takie przypadki, że ludzie wychowują się mniej więcej na tym samym terenie. Są mniej więcej albo wręcz z tego samego rocznika. Nie kojarzę co prawda teraz takiego przykładu, żeby tutaj Państwu podać konkretnie, ale jestem pewien, że takie sytuacje były i przedstawię to jako pewien model. Otóż jestem w stanie sobie wyobrazić, myślę, że każdy z Państwa po lekturze wspomnień, pamiętników wielu komunistów, że dwie osoby z tej samej rodziny w tej samej sytuacji dokonają innego wyboru. Ja po prostu uważam, że jednak pójście w kierunku komunizmu, wybranie tej ścieżki wymagało pewnego specyficznego rysu, nie wiem jak powiedzieć, nerwu, talentu, jakichś cech osobowościowych, że, i to zresztą mówiła trochę pani doktor, tak, że ta potrzeba radykalizmu, zmiany, jeszcze jak epoka buzuje, technika staje się już codziennością. Trochę podobny mamy czas też dzisiaj, kiedy jest taki ogromny przełom, ja to na przykład obserwuję jako, wrócę znowu do tego, jako człowiek urodzony w latach 70. To, co się dzieje dzisiaj z internetem, to jest świat zupełnie inny z naszą komunikacją, o choćby z tym, jak my tutaj dzisiaj rozmawiamy. I widać takie sytuacje u niektórych wywołują taki wybuch i potrzebę działań radykalnych. Natomiast tak sobie myślę, zobaczmy, Berman, Jakub Berman, później no, przez kilka lat w okresie stalinizmu w Polsce, tak zwanego stalinizmu, no, człowiek numer dwa, bardzo wpływowy. Pochodzi z bogatej, dobrze usytuowanej żydowskiej rodziny warszawskiej. On i jego czwórka chyba rodzeństwa, tak, czwórka rodzeństwa, wszyscy kończą dobre licea, kończą studia, to jest medycyna, prawo. Berman kończy prawo, zaczyna robić doktorat, jest człowiekiem inteligentnym, komunizuje, działa wśród nauczycieli, środowiska inteligenckiego właśnie, ale, a jeszcze żeby było ciekawiej, Jakub Berman, ten stalinista, w roku 1920 był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Zresztą nie on jeden, i Franciszek Jóźwiak, i wspomniany przeze mnie wcześniej bohater jednej z książek Aleksander Zawadzki, później przewodniczący Rady Państwa, człowiek, który zresztą dostał, zdaje się, Krzyż Walecznych za rok 1920. I u Bermana on o tym sam i pisał, i wielokrotnie mówił, że ta przemiana była rzeczywiście stopniowa. No, on twierdził, że brzmi to trochę naiwnie, no, twierdził, że widział dużo niesprawiedliwości, nieszczęść. Razem z jednym z braci prowadził takie dyskusje polityczne, miał dostęp do literatury marksistowskiej i to jakoś powodowało, że wszedł na tą ścieżkę, ale przecież ta ścieżka wtedy jemu rzeczywiście nie ułatwiała żadnej kariery. Tak? Myślę, że mógł zupełnie spokojniej, znaleźć zupełnie spokojniejszy sposób na życie. Potem patrzmy z drugiej strony, przeciwność, Gomułka. Człowiek, który przychodzi na świat na Podkarpaciu, w bardzo biednej rodzinie. Gomułka do wieku nastoletniego, ja to często powtarzam, ale to jest dosyć obrazowe, często głodował. On się wychował w domu, gdzie nie było podłogi, tylko klepisko. I był takim człowiekiem, który był pazerny na wiedzę. Nie miał możliwości się kształcić, bo on skończył raptem kilka klas szkoły powszechnej, potem już jakieś takie kursy, szkółki czysto zawodowe, ale sam uczył się ukraińskiego i miał w sobie ten nerw taki, że trzeba zmieniać. Tak? Co jest ciekawe, nienawidził tamtej Polski. Tak? Nienawidził tej Polski paniczykowskiej, klerykalnej jego zdaniem, takiej Polski, której właścicielami byli tylko kapitaliści i tak dalej. Znamy ten stereotyp, ale z jego punktu widzenia to była prawda i uznał, że tej Polski nie da się zmienić, bo to nie było też tak, że Gomułka nienawidził każdej Polski. On miał swój pomysł na Polskę. Zresztą on uważał, że Polacy nie są w stanie utrzymać samodzielnego państwa i dlatego tak bardzo liczył na ten sojusz później ze Związkiem Sowieckim, a jednocześnie cały czas bardzo walczył o autonomię. On uważał, że to jest jedyna możliwość osiągnięcia przez Polaków równowagi i w ogóle istnienia narodu jako narodu, chociaż dla niego też narodem byli tak naprawdę chłopi, rzemieślnicy, robotnicy, wiadomo, nie Polska pańska. Bierut, tu była sytuacja troszeczkę podobna, też człowiek z biednej rodziny, w ogóle on był ministrantem, jego mama chciała, żeby był księdzem, ale nie było ich stać na to, w końcu został zecerem i też wpadł w jakieś takie środowisko radykalno poszukujące, trochę mistyczne, zaangażował się, to była też możliwość szkolenia. Troszeczkę myślę, że to się napędzało na zasadzie takiego koła zamachowego, a jak ktoś już wpadł w te tryby i poczuł się ważny, wysłali go do Sowietów, do jakiejś szkoły, no to już trudno było z tego zrezygnować, nawet jeśli, tak jak w przypadku Bieruta czy Gomułki, oni przecież po kilka lat, 5, 7, już nie pamiętam dokładnie, spędzali w więzieniach II Rzeczpospolitej. Tak? Ale jeszcze jedna, jeżeli mogę, jeszcze minutę, jeszcze jedna historia przychodzi mi do głowy, mianowicie może jeszcze później będę miał okazję wspomnieć o takich specyficznych komunistach, niekomunistach, czyli o dwóch i o tym, co ich pchnęło do komunizmu, czyli o dwóch ludziach ważnych dla historii PRL, ważnych dla historii komunizmu w Polsce, Włodzimierz Lechowicz i Alfred Jaroszewicz. To są takie postacie o tyle ważne, że oni i przed wojną, i podczas wojny byli bardzo wysoko ulokowanymi agentami wręcz sowieckimi, bo oni mieli kontakty z przedstawicielami Armii Czerwonej, z wywiadem sowieckim. To dla nich przede wszystkim pracowali przed wojną. Ale mieli kontakty w środowiskach niepodległościowych, czy pracowali w dwójce, czy podczas już okupacji byli pracownikami, czy kręcili się w wysoko postawionych środowiskach polskiego państwa podziemnego. I kim oni byli? To było dwóch inteligentów. Jeden i drugi też skończyli, tak jak Berman, studia na Uniwersytecie Warszawskim przed wojną. Jakoś zetknęli się z wolnomularzami, z takimi kółkami samokształceniowymi i jeden z nich opowiadał, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale opowiadał Jaroszewicz, tylko cały czas powtarzam, nie Piotr Jaroszewicz, Alfred Jaroszewicz, to był brat. Przyrodni brat, tak. On opowiadał o tym, bo też brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, to takie troszeczkę może jest niepoprawne teraz to, co powiem, ale brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i on się do tego przyznawał podczas śledztw, raczej wtedy akurat w tej sprawie nie miał powodów, by konfabulować i mówił, że jak zobaczył stosunek oficerów polskich do jeńców wojennych, sowieckich, no to coś mu podobno, mówiąc tak kolokwialnie, przeskoczyło w głowie i poczuł się bardziej jakby związany z tym w tym momencie upokorzonym, biednym Sowietem. I to powodowało, że zaczął właśnie poprzez różne kółka samokształceniowe szukać, no i w końcu tych dwóch ludzi wpadło w szpony naprawdę takiego czystego wywiadu sowieckiego, bo często nadużywamy tych określeń. Mówimy o kimś, że był agentem sowieckim, a to trudno być agentem sowieckim, jak doszło do jakiegoś jednego czy drugiego niepewnego spotkania, później to jest niekontynuowane, nic z tego nie wynika. A tymczasem tych dwóch ludzi, ich tam potem było więcej, ale tych dwóch przekazywało rzeczywiście rezydentowi Armii Czerwonej informacje dotyczące gospodarki, wojska, tak zwanego rozpracowania środowisk komunistycznych tutaj w Polsce przez dwójkę, chyba też przez DEFę, przez policję polityczną. Także to były informacje dla Moskwy no bezcenne. No i oni w tym komunizmie wytrwali. Później, już teraz naprawdę kończę moją wypowiedź, ale przypomniało mi się jeszcze jedno, że Lechowicz już po wojnie napisał taki osobisty list do Kazimierza Moczarskiego, który był zresztą jego przyjacielem, ale Moczarski przez lata oczywiście nie wiedział, że Lechowicz jest współpracownikiem sowieckim. I Lechowicz mu tam po wojnie napisał: wiem, że ty mnie nie zrozumiesz, wiem, że z twojego punktu widzenia to jest błąd, to co ja zrobiłem, ale uwierz, to oczywiście ja trochę tak parafrazuję, ale uwierz, ja tam w swoim sumieniu jestem przekonany, że zawsze robiłem dobrze i działałem dla dobrej sprawy. Nie wiem, czy działał zawsze dla dobrej sprawy, bo przecież chyba w 1945 roku Lechowicz składał tak szczegółowe donosy, między innymi Gomułce z delegatury sił zbrojnych wtedy, ale też i z dawnego, no mniejsza już w tym momencie o nazwę, w każdym razie ze środowiska Moczara, Kazimierza Moczarskiego, że to on doprowadził bezpośrednio do aresztowania Moczarskiego, tak? A potem mu napisał taki list. Tyle już... Tak, pani doktor, bardzo proszę. To znaczy właściwie, nawet jak pani nadchodzę, chciałam zwrócić uwagę, że właściwie pana doktora jest absolutnie jakby zgodna z tym, co powiedziałam. Ja tutaj żadnego kontrastu nie znalazłam, dlatego że przede wszystkim Berkowicz, o którym napisałam książkę, to jest jednak inne pokolenie niż Berman czy Gomułka. On jest przede wszystkim młodszy. No, on nie ma za sobą doświadczenia przeżywania takiego świadomego budowania państwa polskiego, odbudowywania państwa polskiego w roku 1918. On nie ma za sobą tak naprawdę świadomego współuczestniczenia czy współobserwowania wojny polsko-bolszewickiej, a tym bardziej udziału w jakichś jednostkach zbrojnych. I właściwie dla tej formacji politycznej, o której rozmawiamy, czyli Komunistycznej Partii Polski, on był o tyle typowy, że jego inicjacja polityczna nastąpiła w bardzo młodym wieku i to jest przynależne dla tej grupy, dla około 40% członków partii, czyli mówimy tutaj o takiej inicjacji, która ma miejsce na etapie edukacji szkolnej, gimnazjalnej. Mówimy tutaj o 17-latkach, mówimy tutaj o 16-latkach. Kolejną taką grupą wiekową bardzo liczną to są 20-latkowie, więc teoretycznie osoby już dorosłe i tu mamy 50%. Natomiast to pokolenie, o którym mówił pan doktor, to są ludzie już z tym bagażem i doświadczeniem większym, których jest około, tak według wyliczeń, około 10%. Także ja tutaj nie widzę jakby konfliktu w tym rewolucyjnym, radykalnym uniesieniu, takim buntowniczym, kontestatorskim, przynależnym do wieku młodego, gdzie nie liczy się jeszcze kariera polityczna, gdzie nie liczy się cel jakiś taki bardzo uświadomiony, z tym, o czym mówiliśmy, czy o czym mówił pan doktor w kontekście właśnie Bermana czy Gomułki. To są inne drogi prowadzące w pewnym sensie do tego samego celu. Panie doktor, to chciałbym takie pytanie doprecyzowujące zadać, bo odczuwałem, czy takie wrażenie mam po przeczytaniu książki, kiedy pani pisze o tym okresie, o którym teraz rozmawiamy, tym poprzedzającym, czy tą inicjację w komunizm, czy to nie jest tak, tak przynajmniej odbieram, mówię, z tekstu pani książki, że te osoby, które się już zaangażowały, wdrożyły w partię komunistyczną, nie miały odwrotu. Czy to była trochę droga jednotorowa? Dobrze to odebrałem? To znaczy ja mam takie głębokie przekonanie już w tej chwili, chociaż to słowo jest bardzo nienaukowe, ale właściwie takie przeświadczenie, że radykalizm postaw przyjęty właśnie przez członków nielegalnej przecież i powiedzmy to mocno antypolskiej partii był jakby jeszcze wzmacniany radykalną postawą państwa polskiego wobec tych wywrotowców. Oni w pewnym sensie wchodzili na drogę bezalternatywną, to znaczy z niej nie można było za bardzo zejść, bo wchodziło się w bezdroże. Nie było możliwości, tak jak w, przepraszam, tak odwołuję się do tego jednostkowego przypadku, ale to nie znaczy, że to był udział tylko Berkowicza. Jeżeli został wyrzucony za działalność komunistyczną, a mówimy tutaj o ugrupowaniach młodzieżowych, to jeszcze nie jest partia przez duże P, i za tę działalność on zostaje usunięty ze wszystkich szkół okręgu lwowskiego i krakowskiego, to właściwie on nie może się kształcić, on nie może ukończyć gimnazjum, on nie może zdobyć zawodu, w związku z czym staje się tym nielegalnikiem, staje się funkiem, czyli funkcyjnym działaczem partyjnym, to go wpycha w objęcia tej partii i go w jakimś stopniu ubezwłasnowolnia. Oczywiście można mieć zaplecze w postaci rodziny, która łoży na utrzymanie, która podejmuje jakieś starania, żeby to swoje zbłąkane dziecko gdzieś na dobrą drogę skierować, ale jeżeli ktoś się zanurzył, a jeszcze miał to, o czym pan doktor wcześniej wspomniał, takie psychologiczne jednak pewne podglebie, no to on się w to po prostu, on się temu oddawał, on się po prostu w całości temu oddawał. I to jest ta bezalternatywność, która była oczywiście bardzo wykorzystywana, czy później przez Związek Sowiecki, przez NKWD, czy jakieś inne organy sowieckie, które miały ogromny wpływ na losy polskich komunistów, szczególnie po roku 1939. A no właśnie, i teraz tak, ta nienormalna działalność w nienormalnych warunkach, tak to ujmijmy, no bo każda działalność konspiracyjna jest działalnością nienormalną, nietypową, to co najmniej, ale wręcz nienormalną, co fantastycznie moim zdaniem, jeśli chodzi o taki typ psychologiczny, mentalny, scharakteryzował Fiodor Dostojewski w swoich Biesach, to jest skazywanie się właśnie już na spiskowanie, na wszelkiego rodzaju intrygi, na życie w świecie pełnym podejrzliwości, na zagrożenie infiltracją, inwigilacją. W jaki sposób to wypacza takiego młodego człowieka? Pani doktor, może od pani bym zaczął. No to jest bardzo celne, co pan redaktor powiedział. Tak, oni rzeczywiście zaczynali żyć w takiej specyficznej wspólnocie, takim zakonie, czasami często używali takiego określenia, który ma bardzo rygorystyczną regułę, który definiuje nie tylko cele i zadania, ale całe życie danej osoby. I oni nie bardzo mogą wycofać się, a na pewno nie mogą dyskutować, nazwijmy to z przeorem, tak? Są pewne dogmaty, które są niedyskutowalne, które są niepodważalne, ale też ta atmosfera konspiracyjna, a zresztą jakoś łączy się przecież w ogóle z tradycją państwa polskiego. To jest to, co odróżnia polskich komunistów od komunistów choćby z Europy Zachodniej. My potrafimy konspirować, my potrafimy działać potajemnie, potrafimy tworzyć sieć jakichś związków, współzależności, prasy, która gdzieś krąży, tak? Ta propaganda, w ogóle rola propagandy, tutaj pan doktor wcześniej wspomniał o tym internecie i to jest rzeczywiście bardzo trafna analogia do tego, co dzieje się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy dostęp do informacji staje się bardzo demokratyczny. I to też zmienia bardzo mocno stan wiedzy i stan nastrojów społecznych. Także im odpowiada ta nieoczywista taka nienormowana jakby reguła życia, to bycie nielegalnikiem, o którym wspomniałam wcześniej. Berman na przykład nie był nielegalnikiem, on działał legalnie w tym sensie, że miał utrzymanie, on nie musiał otrzymywać pieniędzy od partii, on gdzieś mógł funkcjonować na powierzchni. W przypadku Berkowicza taka możliwość się dość szybko skończyła, około roku 1930. On staje się nielegalnym członkiem, nielegalnym działaczem poszukiwanym przez policję polityczną. Także to rzeczywiście, te determinanty, o których pan redaktor powiedział, one mają szalone znaczenie. O taką prośbę o dopowiedzenie pana doktora. I te warunki, o których mówiłem, które pani doktor doprecyzowała i opisała szczegółowo, konkretnie jeśli chodzi o tą biografię, ale myślę, że dotyczy to wielu innych osób, jak wpływają na otwieranie się na podatność, na działalność już agenturalną? Ja chciałbym tylko bardzo wyraźnie jeszcze zaznaczyć, że w tej całej swojej osobności komuniści byli niekompatybilni, użyję takiego słowa, z większością społeczeństwa, z resztą społeczeństwa. To znaczy pamiętajmy o tym, że jednak to byli, no nie wiem, nihiliści narodowi, tak? Że oni naprawdę, dla nich patriotyzm, człowiek, który był patriotą, musiał być jednocześnie wrogiem klasy robotniczej. Przynajmniej ja mówię o takim schematycznym podejściu jeszcze z początku lat 20., bo potem to się oczywiście po 1935 roku zmieniało. Pamiętajmy o tym, że to byli ludzie, inaczej, to było środowisko, to była taka grupa wpływu, która, nawet jeżeli powiemy o liczbach, oni ten wpływ mieli, ale on był bardzo ograniczony i to był trochę wpływ taki wychowawczy, propagandowy. W latach 30. rzeczywiście mieli wpływy w mniejszościach narodowych, jakby troszkę inna rzecz, w związkach zawodowych, no i rzeczywiście wśród młodzieży poszukującej, tak? Tam się odnajdywali. Ale pamiętajmy, bardzo wyraźnie chcę to podkreślić, że przeciwnikiem komunisty w zasadzie była cała tradycja, wszystkie dotychczasowe punkty odniesienia i w zasadzie przeciwnikiem komunisty był każdy, bo przeciwnikiem komunisty był Kościół, był kapitalista, był ziemianin, był bogaty chłop, był również robotnik z PPS-u, był rzemieślnik. Także i teraz... Bo jaki był zasięg ich oddziaływania? Wydaje mi się, że to jest jeszcze ważne, żeby powiedzieć. Są oczywiście różne dane. Ja znam, nie będę tu wymieniał nazwisk, ale znam te różne tabelki, porównywałem je kiedyś sam wielokrotnie. Osobiście uważam, że jakby tak zliczyć od roku 18 do 38, to jeśli chodzi o Komunistyczną Partię Polski, uważam, że przewinęło się przez nią nie więcej niż troszeczkę ponad 20 000 osób. Ja wiem, że są też takie dane, które pokazują, że w 1935 było ich 17 000. Mówię o samej Komunistycznej Partii Polski, ale nawet te dane pokazują, że jakby ile w tym czasie tych osób mogło odejść, umrzeć, czy to naprawdę nie była większa grupa niż 20 000. Ale czy to jest dużo, czy mało wtedy? PPS na początku XX wieku to była partia, która liczyła coś powyżej 50 000 członków, ale już chyba w latach 30. to było, zdaje się, 15 000. Czyli można powiedzieć, że że te liczby były porównywalne. No, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na obóz Wielkiej Polski, prawdopodobnie powyżej 200, niektórzy mówią, że nawet 250 000 uczestników tego ruchu, no, czy Stronnictwo Ludowe 120 000, 130 000, to tu wtedy widzimy tą różnicę potencjału. Natomiast najważniejsze w tym jest to, od czego wyszedłem i do czego chcę wrócić, że mimo tej stosunku, bo przyjęło się uważać, że komuniści stanowili naprawdę krople w morzu. To aż tak nie wyglądało. Natomiast ich siła oddziaływania była ograniczona do tych środowisk, które wymieniłem. I tak, uważam, że wszystko to, co powiedzieliśmy, powodowało, że komuniści w ogóle inaczej patrzyli na Związek Sowiecki. Oni mieli zupełnie inne poczucie, inaczej wartościowali świat, inaczej wyobrażali sobie przyszłość. Rzeczywiście tą jedność między ludźmi postrzegali, powiedziałbym, nie w sposób pionowy, tak, narodowy, tylko klasowy. I to powodowało, że ci, którzy działali na rzecz Imperium Sowieckiego, ci, którzy zwalczali Polskę, polskich patriotów później, czy w ogóle Polskę jako państwo, nie mieli w swoim poczuciu takiej oceny, że oni robią coś negatywnego, czy że tak powiem, nie wypada. Oni wchodzili w świat, na którego końcu miała być rewolucja, a ta rewolucja miała wywrócić wszystkie punkty odniesienia. Także my dzisiaj bardzo często ich oceniając, bo trochę, to jest oczywiście wszystko sprawa płynna, okropne słowo, ale tak jest, jednak trochę wróciliśmy teraz do tego rozumienia patriotyzmu w sposób klasyczny. Natomiast oni, skoro chcieli to wyrzucić, skoro od tego uciekali, no nie mieli takiego poczucia, że działając na rzecz Sowietów, donosząc na nawet swoje środowisko zamieszkania, inwigilując je, że robią coś negatywnego. Pani doktor, strategia przetrwania, 1939 rok, a jak na 1 września, ale dla wschodu to jest istotne, co zaczęło się dziać 17 września 1939 roku. Co bohater wtedy robi? Co się z nim dzieje? No właściwie tutaj należałoby jeszcze przynajmniej jedno zdanie powiedzieć na temat likwidacji Komunistycznej Partii Polski i ta rzeź dokonana przez Stalina. Mówimy tutaj o około 1000 polskich komunistów, którzy zostają wymordowani w okresie Wielkiej Czystki. Oczywiście tu jest operacja polska, tak? Tu są sprawy w ogóle, które wywracają cały porządek roku 1937, o którym Karl Schlegel napisał słusznie, że był to rok straszny i rok przeklęty, nie tylko dla komunistów, ale jednak następuje absolutne zdziesiątkowanie tej kadry funkcyjnej. Mówię tutaj o przedstawicielach komunistów zasiadających w Komitecie Centralnym, w sekretariacie. Tutaj rzeczywiście mamy około 70% osób, które zostają wymordowane bądź popełniają samobójstwa wskutek szoku, który doznają w momencie, kiedy zarzuca im się współpracę z nomen omen polskim wywiadem, tak, z Polską Organizacją Wojskową i działaniem na rzecz państwa polskiego. To tak a propos tego, o czym przed chwileczką pan doktor mówił. No i 1939 rok to jest, ja użyłam wcześniej takiego określenia bezprizorność, ale ona chyba dobrze oddaje jakby stan ducha. Oni są niczyi, komuniści polscy są niczyi. Piotr Gontarczyk słusznie zwrócił uwagę, że właściwie w 1939 roku oni nie mają większego znaczenia, działają w związkach zawodowych, gdzieś na jakichś budowach, w tartakach, no to jest jedyny jakby, jedyna płaszczyzna, na której oni mogą cokolwiek jeszcze robić. I właściwie zdecydowana ich większość próbuje, czy 1 września, bo tu słusznie pan redaktor użył tej daty, próbuje albo wydostać się z więzień, w których są i dzięki temu przeżywają wielką czystkę, albo próbują się dostać do Wojska Polskiego i to jest bardzo obecny motyw w wielu wspomnieniach polskich komunistów, z różnych powodów nie dostają się tam. I kierują się na wschód. Zdecydowana ich większość kieruje się na wschód, albo do Białegostoku, albo do Lwowa. Ja mam bardziej rozpoznane to środowisko lwowskie siłą rzeczy, ponieważ tam młody Berkowicz trafia i oni nie wiedzą, co mają zrobić. Tutaj postawa Gomułki, o której mówił pan doktor Spałek, jest bardzo symptomatyczna. On się czuje upokorzony, on się czuje przede wszystkim zagrożony, ale nie tylko zagrożony w tak powiedziałabym od strony stabilności życia codziennego, no bo nie wiadomo, czy będzie miał pracę, czy nie będzie miał pracy, czy będzie mógł się utrzymać, ale przede wszystkim on nie ufa swoim byłym towarzyszom. To jest ta kwestia podejrzliwości, to jest to denuncjowanie, to na masową skalę przyrasta właśnie w 1939–1940 roku. Ta sowietyzacja polskich terenów robiona również rękami polskich komunistów, którzy są w bardzo trudnej postawie jakby właśnie sytuacji. To znaczy oni są upokorzeni, oni są w czyśćcu, nie wiadomo jakie będą ich losy. Oni chcieliby być tymi bojowcami, walczyć z hydrą faszystowską, ale nie bardzo mają taką możliwość. Do WKP(b) nie chcą ich przyjmować, no i nie wiadomo co robić. I oni się atomizują. To jest ta kolejna właśnie działalność Stalina, żeby ich wszystkich rozproszyć, żeby nie tworzyli wspólnych jakichś organizacji, nie daj Boże nie doprowadzili do stworzenia nowej partii komunistycznej. Tu Wanda Wasilewska we Lwowie w 1940 roku mocno to artykułowała, że Stalin za wszelką cenę do tego nie dopuścił. Ja nie wiem w ogóle, czy oni byli w stanie to zrobić. Ale to jest taki trudny czas, znaczy dla wszystkich, ale oni, tak, oni są właśnie postawieni w takiej dziwnej sytuacji. Ani nie są Polakami, ani nie są ludźmi sowieckimi. Tak naprawdę nie wiadomo, czy są w ogóle komunistami. Panie doktorze, ja mam dwa przykłady, teraz mi przyszły do głowy. Pierwszy to jest wspomniany już wielokrotnie przeze mnie Alfred Jaroszewicz. Wybucha wojna, co on robi? Rzeczywiście, tak jak wielu komunistów, udaje się na wschód. Trafia, tak jak wielu komunistów, do Białegostoku i tam on jako wieloletni, bo w ogóle Jaroszewicz najdłużej spośród tego całego środowiska, o którym mówię, najdłużej współpracował z Sowietami, to było kilkanaście lat i on szuka kontaktów i trafia do jakiegoś lokalnego komisarza NKWD. Tam przedstawia swoją sytuację. To trochę wydaje się nieprawdopodobne, ale wszystko wskazuje na to, że tak było. Przedstawia swoją sytuację i jakby stawia się do dyspozycji, tak? Że przez tyle i tyle lat był komunistą, że pomagał Komunistycznej Partii Polskiej i przede wszystkim działał na rzecz Moskwy. I co się dzieje? Ten komisarz razem ze swoimi pomocnikami zamykają go w jakiejś szkole, w jakimś pomieszczeniu na klucz. I on dopiero wtedy zaczyna się zastanawiać, że za chwilę może mieć poważne kłopoty. A ponieważ to była jakaś szkoła, okna były nieokratowane, to wybił po prostu szybę i najzwyczajniej w świecie dał dyla, uciekł. Wrócił do Warszawy i teraz taki paradoks, śmieszne to w ogóle było. I proszę sobie wyobrazić, że on przez około chyba 2 lata ukrywał się przed Sowietami. Ukrywał się, ja oczywiście nie jestem w stanie tego do końca zweryfikować. On sam opowiadał, że dochodziły do niego głosy, że po jakimś czasie, nie wiem jak to nazwać, byli swego rodzaju delegaci czy ludzie, którzy chcieli do niego dotrzeć, poszukiwali go, a on się ukrywał i to głównie nie przed Niemcami wtedy, tylko przed swoimi towarzyszami. Druga historia, też z kolei Włodzimierz Lechowicz, o którym opowiadałem i on z takim trzecim komunistą, bardzo ważnym w tej całej historii, Stanisławem Nienautowskim, ci z kolei skierowali się do Wilna i tam bardzo podobna sytuacja. Przedstawiają swoją historię agenturalną. Tu już troszeczkę więcej udało mi się kiedyś sprawdzić i rzeczywiście dotarłem do dokumentu, który najprawdopodobniej był tym potwierdzeniem ich działalności, które to potwierdzenie do Sowietów dotarło. Oni to zaakceptowali i proszę sobie wyobrazić, bo to nie było typowe zachowanie. Przecież Sowieci wtedy wobec polskich komunistów byli nastawieni wyjątkowo krytycznie. Mieli ich wszystkich za szpiegów, zdrajców i ludzi, którym nie można zaufać. Ale tych dwóch trafiło na odpowiednie tam szkolenia kontrwywiadowcze, wojskowe. Mieli przejść nawet szkolenia skoku ze spadochronem, ale to wszystko jakoś w pewnym momencie się rozmywa. Ta historia przedstawiana zarówno przez jednego, jak i przez drugiego z tych ludzi, o których mówię, jakby nie ma końca. I oni rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, że odpowiedź jest prosta. Front idzie, prawda, w kierunku coraz bardziej na wschód i w tym momencie dla Sowietów tych dwóch ludzi przestaje być w ogóle w jakikolwiek sposób istotni. I oni naprawdę wypadają z trybów tej machiny sowieckiej. I teraz tu jest coś, co część moich kolegów historyków, moim zdaniem części umyka, albo część kolegów nie chce tego zaakceptować. Ja natomiast uważam, że to było zupełnie naturalne i brzmi to dla mnie wiarygodnie. I tych dwóch ludzi już od tej pory nie ma żadnego bezpośredniego kontaktu z Sowietami nigdy. Oni trafiają później, różne są te koleje losu, trafiają pod skrzydła Spychalskiego, tak? I jakby zaczynają, znowuż powiem kolokwialnie, robić tutaj na rzecz tej wywiadu Gwardii Ludowej, Armii Ludowej później. Oczywiście, że to jest wszystko powiązane z Sowietami, ale jednak ten główny stworzeń tutaj był miejscowy i to był Spychalski. Słówko jeszcze, bo z kolei Berman. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej. On trafia też do Białegostoku, tam jest blisko Nowotki, Findera, blisko Lampego, czyli co? Zaczyna być w środowisku takiej odtwarzanej pomału elity komunistycznej. No i on przecież krok po kroczku, to nie był żaden ważny wtedy działacz, ale człowiek inteligentny, bardzo sprytny, umiejący się znaleźć w takich relacjach interpersonalnych. I on w końcu zostaje instruktorem Kominternu. Jest jedną z tych osób, która zaczyna przygotowywać w 1941 roku grupy inicjatywne, które potem mają być i będą, prawda, przerzucone tutaj do Polski. I tym sposobem on wchodzi pomalutku w taki krąg ludzi. Przecież oni przychodzili do tej polityki sowieckiej, do Stalina z zupełnie różnych stron. W taki krąg ludzi jak Wasilewska, jak Berling, może jeszcze będzie czas, o tym ja potem wspomnę, ale to chcę bardzo wyraźnie to zaznaczyć, że to były wszystko środowiska ze sobą konkurujące, ci ludzie nawzajem się nie lubili, tak naprawdę bardzo często nie znali się wcześniej i to nie była, że tak powiem, jedna grupa, jedna szajka. Tam były różne interesy, różne temperamenty, różna przeszłość. A Gomułka, dokładnie tak jak powiedziała pani doktor, nawet jest taki dokument, się zachował, Gomułka, jak był przyjmowany do WKP(b) w połowie, żebym teraz nie pomylił, on był chyba przyjęty w połowie już 40 roku, nie 41. W każdym razie bardzo wcześnie. Jak był przyjmowany do WKP(b), co nie było niczym nadzwyczajnym, bo większość komunistów z dawnego KPP, jeżeli w ogóle, no nie było partii jeszcze wtedy, jeżeli w ogóle gdzieś była przyjmowana do jakiejś działalności partyjnej, no to właśnie do WKP(b). I Gomułka, ten funkcjonariusz Kominternu, bo to był jakiś funkcjonariusz Kominternu miejscowy, którego tam przepytywał, wpisywał to wszystko, wszedł w nim jakąś dłuższą dyskusję i proszę sobie wyobrazić, Gomułka potem się tego nie wstydził, on o tym mówił. On się w pewnym momencie prawie rozpłakał, tam łkał przed tym człowiekiem właśnie to, co powiedziała pani doktor, że jak to jest, że tutaj do nas komunistów Sowieci nie mają takiego zaufania, że my jesteśmy traktowani obco i dlatego zresztą Gomułka na prawie 2 lata on się wycofał. On mimo tego, że do tej partii sowieckiej został przyjęty, on gdzieś działał na obrzeżach, był jakimś szefem w jakimś zakładzie papierniczym. Naprawdę usunął się z polityki, a ten funkcjonariusz Kominternu tylko napisał taką notatkę, że Gomułka nie nadaje się do pracy politycznej, bo się rozkleja, więc... Jeszcze tylko bym dodała przykład dość znamienny, opisany przez pana profesora Andrzeja Paczkowskiego, czyli przykład Józefa Świtły, czyli Zaka Fleischweibera, który jak trafił do Lwowa i zobaczył, co się dzieje, to się w ogóle nie przyznał do swojego komunistycznego rodowodu i się po prostu zaszył najzwyczajniej w świecie na 2 lata, nie przyznając się właśnie do takiego... Do takiej spuścizny, bojąc się ponieść konsekwencje, więc to były bardzo różne, powiedziałabym, przetrwaniowe wręcz postawy przyjmowane przez tych polskich komunistów, ale z takim dojmującym dojmującym elementem tego, że oni są napiętnowani i są w czyśćcu. Aleksander Wat, wspomniany wcześniej, w książce Mój wiek w rozmowach z Czesławem Miłoszem mówi o tym okresie wojennym jako okresie utraty dziewictwa jako komunista. Także zapewne dlatego, że znalazł się w więzieniu na Butyrkach, że znalazł się na zesłaniu, że zobaczył ten świat sowiecki od strony chyba najbardziej strasznej i brutalnej, czyli od strony gułagu. Kiedy pani bohater, pani doktor, Leonard Borkowicz stracił to dziewictwo polityczne, kiedy przestał być romantykiem? Czy to był właśnie okres wojenny? On wraca wszakże za polotami armii sowieckiej do kraju. To znaczy, no dokładnie to wraca w mundurze już polskiego oficera, oczywiście pozbawionego tego godła ukoronowanego, tego jagiellońskiego, smukłego. Mamy tutaj godło piastowskie. Ale miał epizod znaczący oczywiście dla tych kadr bycia oficerem politycznym w Armii Czerwonej. On do tej Armii Czerwonej trafia w styczniu 1942 roku, trafia jako oficer polityczny dzięki wstawiennictwu Wandy Wasilewskiej. Ale też chciałabym dodać, że wcześniej doznaje tego upokorzenia bycia zapadnikiem, bycia elementem niepewnym i jest w strojbacie. Jest w takiej karnej jednostce, która nie może absolutnie tutaj wykonywać działań frontowych. On pisze rozliczne listy, petycje, żeby go wypuścić stamtąd, że on jest przecież prawdziwym komunistą i nie mogąc doczekać się reakcji Kominternu, tutaj tego działu kadr, ucieka z tego strojbatalionu. Około 1000 kilometrów w zupełnie nielegalny sposób, to jest w ogóle jakaś niesamowita historia, tą Odyseję sowiecką przechodzi właśnie w sposób absolutnie nielegalny i udaje mu się dotrzeć do Saratowa, znaleźć Wasilewską i tam już trafia do tego korpusu. A stamtąd z kolei z Armii Czerwonej trafia do pierwszej dywizji, z kapitana dość szybko awansuje na majora po bitwie pod Leniną, dostaje dowództwo nawet nad pułkiem już jako oficer liniowy i stamtąd zostaje przeniesiony w roku 1944. Właściwie już jest skierowany na drogę do Polski. Ma bardzo dziwne misje. On ma współtworzyć polski sztab partyzancki, funkcjonuje gdzieś na Rówieńszczyźnie, trafia później do Białegostoku już jako przedstawiciel PKWN-u, ale rzeczywiście ten szynel wojskowy wyznacza tempo jego kolejnych funkcji i stanowisk i on się właściwie z tym mundurem rozstaje dopiero na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku. A i to chyba z pewnym żalem. Także on w ten sposób to widzi. A jeśli chodzi o to pana pytanie, kiedy on dostrzega pewne rzeczy, on z pewnością je dostrzega mocno w sowieckim Lwowie, tam traci przyjaciela, który nie przeszedł przez to sito NKWD-owskie, nie otrzymał możliwości funkcjonowania, tam dostał ten paszport, który uniemożliwiał mu osadzenie się w Lwowie, traci tam przyjaciółkę. Berkowicz tak samo jak inni towarzysze w momencie, kiedy są przenoszeni gdzieś tam właśnie czy do tych strojbatalionów, czy kierowani do Centrum Związku Sowieckiego, zostawia tam swoją rodzinę, a z racji żydowskich korzeni ta rodzina w momencie, kiedy Niemcy wkraczają do Lwowa, jest narażona bardzo mocno. To taki eufemizm właściwie w moich ustach, narażona. Jest Holokaust, tak, jest zagłada realizowana. Także ja myślę, że to jest ten 40-41 rok, kiedy mu łuski spadają z oczu, kiedy on zauważa, że ten system nie jest wcale dobrym systemem, ale trzeba się w nim jakoś odnaleźć. I być może ten system da możliwość stworzenia czegoś alternatywnego w zderzeniu z III Rzeszą. Tak myślę. Panie doktorze, przychodzi okres 43, 45, to jest to wyzwolenie. Co to oznacza dla komunistów przedwojennych polskich? Bo wcale oni jak się okazuje, nie znajdują się w tych władzach naczelnych. I na czym polega też ten spryt Stalina, że on nie stawia na jedną osobę? Pan pisze o takim triumviracie. Mińc, Bierut, Berman. Mhm. Czyli już przechodzimy... Nie, ja po prostu... Rozumiem, bo tak sobie myślę, że rzeczywiście punktem docelowym niech będzie ten triumvirat, ale dwa słowa jeszcze powiedzmy o tym, że przecież zupełnie inaczej toczą się losy komunistów, no tak, prawda? To jest istotniejsze tutaj dla kontynuowania toku tej naszej rozmowy. A to jest o tyle, więc inaczej toczą się losy komunistów, którzy przebywają pod okupacją niemiecką gdzieś w centralnej Polsce czy dookoła tego centrum, a inaczej ci, którzy są w Moskwie i przesuwają się wraz z frontem, potem wracają, no i są tam na zapleczu ważnych wydarzeń międzynarodowej polityki Stalina. Więc... A w Warszawie do siebie nawet strzelają. Słucham? A w Warszawie właśnie, nawet do siebie strzelają. W Warszawie do siebie strzelają, ale ten temat chyba rzeczywiście w tym momencie już pominę, bo mam wrażenie, że potem już się z dygresji nie wyplączę. Natomiast warto, wydaje mi się, zaznaczyć jedno w tym roku 43, 44, czyli moment, kiedy jeden z moich bohaterów, Władysław Gomułka, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w tej partii, czyli w Polskiej Partii Robotniczej, w partii komunistycznej. Warto podkreślić to, że ujawnia się wtedy z całą mocą cecha tego człowieka, która potem będzie go charakteryzowała przez całe 19 lat, kiedy stał na czele partii komunistycznej, najpierw 4 lata PPR, potem później 14 chyba lat na czele PZPR-u, czyli to, o czym ja już troszeczkę wspomniałem, czyli takie poczucie, że razem z Moskwą, razem ze Stalinem stanowimy wspólnotę, ale w tej wspólnocie co jest moje, to jest moje, a co jest wasze, to jest wasze. Tak naprawdę mamy wspólne interesy. To znaczy jest tak, że wy jako Moskwa, jako ta ojczyzna proletariatu, jesteście niewątpliwie najsilniejsi i my bez was sobie nie poradzimy, ale wy musicie wiedzieć, że my wam jesteśmy również potrzebni, no bo jesteśmy w ważnym miejscu i w ogóle musicie mieć swoich współpracowników w każdym miejscu na świecie, jeżeli chcecie doprowadzić do rewolucji światowej. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Gomułka, w przeciwieństwie do Bieruta, który już wtedy w 1943-1944 zaczyna być jego tutaj współpracownikiem w kraju, stawia, i to widać w korespondencji telegraficznej, jaka pojawia się między Moskwą a Warszawą, stawia wielokrotnie bardzo mocno na to, żeby Sowieci rozumieli, że o tym, jak jest w Polsce, to najlepiej wie właśnie Gomułka. My tutaj wiemy, jak jest. I dla naszego wspólnego dobra to nie wy powinniście ustawiać nam sytuację. Natomiast co się dzieje na wschodzie, co się dzieje w Moskwie? Tam jest sytuacja bardzo ciekawa, bo Stalin, też myślę, że o tym często nie wiemy, zapominamy, jakie było pole manewru Stalina. Zacznijmy może od tego. Więc Stalin na początku, czyli to jest 41, 2, 3 rok, był nawet można powiedzieć zafascynowany. Są opinie, przekazy takie bardziej plotkarskie, które mówią, że Stalin i Wanda Wasilewska byli nawet kochankami. Ale on rzeczywiście był też zafascynowany, że tak powiem, możliwościami wykorzystania Wasilewskiej no, propagandowo, bo kim była Wasilewska? Była córką przyjaciela Józefa Piłsudskiego. Miała naprawdę znane nazwisko, które można było wykorzystać propagandowo. No jej ojciec był pierwszym ministrem spraw zagranicznych. Sama Wasilewska była przecież nie komunistką przed wojną, tak patrząc formalnie, tylko nawet przez pewien czas zasiadała w Radzie Naczelnej PPS-u. A pamiętajmy, że Stalin nie ufa polskim komunistom, rozwiązał Komunistyczną Partię Polski i on autentycznie był przekonany, że ona w dużym stopniu była przeżarta agenturą i że z tymi ludźmi nie ma co współpracować. Więc dla niego to środowisko, i mówię o tym często zapominamy, ono było jakby zainfekowane. Wcale Stalin początkowo, przecież poza tym jeszcze jedna rzecz, wcale nie wiadomo było, długo nie wiadomo było jeszcze, jak ta sytuacja po wojnie będzie wyglądała. Całkiem prawdopodobna była taka wersja wydarzeń, że trzeba się będzie dogadywać, porozumiewać z legalnym rządem na uchodźstwie. I wtedy ta Wasilewska miała stworzyć takie środowisko, zaplecze, które byłoby zdolne w ogóle podjąć tego typu dyskusje. Następna postać, która się pojawiła, będę mówił krótko, to był Berling. To był Berling. Też on stanowił zupełnie osobne środowisko i w osobnym czasie Stalin i generałowie NKWD stawiali na Berlinga. Berling natomiast okazał się, no bo to wiadomo też przed... W ogóle na marginesie Berling też brał udział w wojnie polsko-sowieckiej i on chyba nawet był virtuti militari, odznaczony za obronę Lwowa, nie chyba, a na pewno. Więc dla Stalina to też był jednak ktoś, tak? On oczywiście został kompletnie złamany, to był już mniejsze o to, czy formalny, czy nieformalny współpracownik NKWD, bo on rzeczywiście pracował za 3 współpracowników NKWD. Był ogromnie oddany Stalinowi, Berling, ale miał w tym swój interes. On rzeczywiście nie pozbył się jeszcze tej kalki, tej wyobraźni o tym, że władza przyszła będzie podobna władzy sanacyjnej. Czyli skracając to wszystko, no jakby chciał się widzieć w roli nowego Piłsudskiego, oczywiście w innej sytuacji, ale uwierzył, że to będzie możliwe. Był, z perspektywy czasu to widać, że był politykiem niedojrzałym i naiwnym. Uwierzył to, że Stalin, o którym zresztą uważał, że Stalin go darzy autentyczną przyjaźnią, on wręcz mówił o miłości do Stalina, Berling, że Stalin mu umożliwi to, że on zostanie takim Piłsudskim. Powiem jeszcze coś, co też jest dzisiaj niepopularne. Berling, mimo że był, że tak powiem, zaprzedał duszę komunistom, był człowiekiem ogromnym konformistą dla tej swojej kariery, on nie był komunistą jako taki. Wręcz odwrotnie, jego wszystko, co można się dowiedzieć na temat jego wypowiedzi jakby nieoficjalnych, wskazuje na to, że daleki był od komunizmu jako takiego. No i zostaje ta trzecia grupa. Trzecia grupa, czyli jeszcze wtedy młodzi, bo przed 40, coraz bardziej prężni komuniści z Polski, to był ten przedwojenny drugi, trzeci garnitur i Stalin nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Mówię o takich ludziach jak Berman, Minc, no wcześniej Nowotko, ale tu chodzi o Bermana, Minca, Zambrowskiego, tych, którzy potem tworzyli tak zwane Centralne Biuro Komunistów Polski, czyli można powiedzieć taką konkurencję dla Gomułki i dla PPR-u. To była konkurencja dla kraju i Stalin w końcu najprawdopodobniej dochodzi do takiego bo co jeszcze było? Tak naprawdę Berling miał zaplecze w armii, ale był niepoważnym politykiem. Wasilewska nie miała za sobą w zasadzie zaplecza, bo ZPP to nie było jej zaplecze zresztą. A tu byli komuniści już przesiani, bo jednak sprawdzeni. Część z nich to byli funkcjonariusze Kominternu, oddani, ideologicznie no, można było im zaufać i przede wszystkim okazało się, że ci komuniści, Berman i ta grupa dookoła niego, byli bardzo sprawni. Oni weszli w kontakty z Mołotowem, z Dymitrowem, potrafili się z nimi dogadać. No po prostu siłą takiej współpracy codziennej okazywało się, że to jest środowisko najbardziej prężne i że ono prawdopodobnie przejmie władzę w przyszłej Polsce. Ale to już ewentualnie na późniejszą rozmowę, nie przejęło tej władzy tak, jak sobie to być może jeszcze do maja 1944 roku wyobrażał sam Stalin i jak wyobrażali sobie to komuniści w Moskwie, bo okazało się, że ten mało znany, a w zasadzie w Moskwie w ogóle nieznany Gomułka w kraju jest komunistą na tyle dziwnym, krnąbrnym, ale jednak silnym, który chociaż już po śmierci Findera uważano, że ta partia w Polsce nie istnieje. Były nawet podejrzenia, że w ogóle PPR w 40, pod koniec 43 i w 44 to jest jakaś prowokacja niemiecka. A tu się okazało, że ten Gomułka był w stanie tę partię utrzymać. Jako, ja mówię, utrzymać partię jako środowisko kierownicze, jako pewnego gracza politycznego. Ten gracz polityczny miał pod sobą jednak jakieś oddziały Gwardii Ludowej, a później Armii Ludowej. Mniejsza o to, o ich moralność, o to, czy one były bandyckie, czy nie. Ważne jest to, że były i że w pewnym momencie liczyły może 5, może nawet 7 tysięcy ludzi. To była po prostu siła. I Stalin w zasadzie jakby czekał, aż w końcu no, wybrał to, co najlepiej rokowało. I te dwie grupy w lipcu 1944 roku musiały się ze sobą dogadać, czyli grupa Gomułki i grupa Bermana, bo też chcę Państwu powiedzieć, że ci ludzie się wcześniej nie znali. To nie jest tak, jak my często myślimy, że to była właśnie jedna szajka, jedna mafia. Jakby oni byli w jednej mafijnej organizacji, ale oni się wcześniej w większości nie znali. Oni się dopiero zaczynali obwąchiwać w lipcu, w sierpniu 1944 roku. I też to jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, że bo często się mówi, że to Centralne Biuro Komunistów, też tak się mówiło w propagandzie, w literaturze tej partyjnej, że Centralne Biuro Komunistów Polski, to, które powstało w Moskwie, że to było takie ramię, taka delegatura PPR-u. No tak, ale proszę Państwa, gdyby to była delegatura PPR-u, to jakby delegatura przyjechała do kraju, to delegatura nie miałaby mocy sprawczych, żeby dogadywać się co do podziału stanowisk ze swoim własnym kierownictwem. Czasem te dwie grupy musiały usiąść razem i zacząć dzielić się władzą, czyli najwyraźniej były to dwie konkurencyjne grupy. Każdy serial pozostawia poczucie niedosytu i jako, że tutaj już mi organizatorzy trochę sugerują, że muszę kończyć, ja mam taką prośbę, czy możemy naszą rozmowę kontynuować w kwietniu, żebyśmy mogli dokończyć opowieść o tych ludziach, o tych bohaterach, o których Państwo napisali książki, bo jesteśmy dopiero w 1945 roku, kiedy tworzą się zręby władzy, kiedy Borkowicz z Lwowa zostaje przerzucony aż do zupełnie obcego, podejrzewam, dla niego miasta, jakim jest Szczecin. I jak dla większości Polaków musiał być obcy po 1945 roku. No i mamy początek sporów ideowych i nie tylko, za chwilę się okaże ideowych, w partii komunistycznej. Więc ja dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję i będziemy kontynuować naszą rozmowę, to Państwa zapewniam, poinformuję oczywiście jeszcze dokładnie kiedy. A jeszcze raz chcę bardzo polecić książkę i pani doktor Katarzyny Rembackiej, Komunista na peryferiach. Ja jeszcze zaraz jedną rzecz muszę dopowiedzieć tutaj, jeśli chodzi o te publikacje, i doktora Spałka na licencji Moskwy. Polska historia, powiem taki truizm i banał, ale polska historia jest fascynująca. Zresztą tak jak Państwo mogli przysłuchiwać się wypowiedziom Państwa badaczy. Tak naprawdę i pani Katarzyna napisała gotowy scenariusz filmowy, nie wiem, czy pani wie. Dziękuję bardzo. I również pan doktor Spałek. Inna sprawa, że mamy może o słabej wrażliwości reżyserów w Polsce, którzy są do tego jeszcze leniwi, bo nie chcą się zagłębiać w literaturę, przeglądać zdjęć. Proszę państwa, tu są wszędzie jeszcze, znaczy u pana doktora może nie, ale u pani doktor są, zdaje się tutaj, jak dobrze pamiętam, fotografie. Tak, oczywiście, już myślałem, że z inną książką pomyliłem. Jest gotowa dokumentacja fotograficzna, może odtworzyć strój, wygląd każdej z tych postaci, proszę Państwa. I to są gotowe w zasadzie oscarowe produkcje. Jeśli można byłoby zrobić dobry film o komunistach, serial, film sensacyjny, film szpiegowski, to tutaj są te historie. To są zawarte te historie. Tak jak mówię, będziemy rozmowę kontynuować. Dzisiaj bardzo serdecznie chcę podziękować pani dr Katarzynie Rembackiej ze Szczecina, z IPN w Szczecinie, i panu Robertowi Spałkowi. I wrócimy do tej rozmowy, będziemy tą rozmowę kontynuowali, a dzisiaj Państwu dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.